ćwierk, jodła, sosna, czy też może coś innego? Zostało nam już tylko kilka dni do świąt, do Wigilii. Poranne zakupy być może nie zaczniemy dzisiaj od choinki, ale właśnie wybraliśmy się do Nadleśnictwa Pole, by porozmawiać z panem Jackiem Boczarem na temat tego, czy mamy modę w ogóle na choinki. Była taka moda parę lat temu, że koniecznie to musiało być takie drzewko, cacy, cacy, a mam wrażenie, że teraz mamy taki powrót do natury. Zwykły świerk słyszę, żeby było, to jest takie drzewko, które nas raczy wielką radością. Czy rzeczywiście możemy mówić o modzie na drzewka choinkowe? Są pewne trendy. Jest teraz trend, ale to raczej chyba na drzewka doniczkowe. Jeżeli chodzi o gatunki, to jest kwestia gustów. I właściwie już moglibyśmy w ten sposób skończyć rozmowę, bo o gustach dyskutować nie można, no ale możemy podpowiedzieć sporo, jakie gatunki można wybierać. W przypadku nadleśnictwa, no to najłatwiej jest nam wyprodukować świerka. Mieliśmy też w poprzednich latach dużo świerka srebrnego. On jest trochę bardziej gęsty, piękny kolor ma, no bo srebrny jest, a czasami taki od srebrnego do nawet i niebieskiego. W dodatku jeszcze kujący, czyli jak ktoś ma kota czy niesforne dzieci, no to on tak kuje ten bezpieczny. Bezpieczny dla choinki, ale też w przypadku zwykłych świerków widać to, jak klienci czasem wybierają, nie przejmują się, że musi być super gęsty, no bo już widzą, że tutaj będzie łańcuszek, bombeczki, coś innego, a czasami tak się patrzą, o jakie biedne drzewko, takie zabiorę, więc to już jest kwestia naprawdę gustów, tego pomysłu, które mamy na drzewko, ale też zdarzają się fajne sytuacje, kiedy przychodzi jakiś pan, szybko wybiera drzewko, i zaraz wraca, bo już małżonka oceniła, że jednak to nie jest to. Także zwroty też się zdarzają. No to porozmawiajmy chwilę o tych naszych opolskich drzewkach, bo wyjeżdżamy za miasto, mamy wokoło sporo lasu. Te drzewka, tak jak to tutaj obok nas, piękne rzeczywiście stojące, to są właśnie nasze okoliczne lasy. Tak, generalnie to, co Nadleśnictwo Opole sprzedaje, to z naszej plantacji i ewentualnie z takich cięć polegających na przerzedzeniu młodników świerkowych. To stąd pochodzą, tak jak ten świerk właśnie, świerk zwyczajny. No to właśnie z tych cięć. A porozmawiajmy chwilę o drzewkach, o ich żywotności, o tym, na co warto zwrócić uwagę, no bo czasem patrzymy tutaj chociażby właśnie na tym drzewku, tutaj są takie rzeczy, później pokażemy to Państwu też w detalu. Na co przychodząc i wybierając drzewko powinniśmy zwrócić uwagę w punktach, gdzie kupujemy choinki? Żeby to było drzewko świeżo cięte. No my tniemy na bieżąco, dowozimy, tak samo lokalne plantacje czy w okolicy Opola, tam tną drzewka na bieżąco. Gorzej jak to drzewko będzie jechało do nas, no może nie z Chin, ale z Danii, z Holandii. Faktycznie do marketów przyjeżdżają drzewka, które były cięte czasami 2-3 tygodnie, a nawet w listopadzie też się takie cięcia zdarzają i teraz są sprzedawane. No i jeżeli mamy świeżo cięte drzewko, jeżeli w stojaku postawimy i dostarczymy wody, no to w przypadku świerka zwyczajnego, no to mamy kilka tygodni tej pewności, no czyli w okresie świątecznym do Trzech Króli spokojnie przetrwa. Jeżeli świerkowi srebrnemu damy tej wody, zadbamy o niego i też nie będzie za gorąco, też właśnie nie będzie przy kaloryferze, ta temperatura do 20 stopni będzie, no to świerk srebrny wytrzyma dłużej, ale w tym wszystkim wygrywa jodła. I jodła jest nasza pospolita albo kaukaska. No i ta kaukaska no, faktycznie jest ładniejsza od naszej pospolitej. Ona jest jednak bardziej gęsta, kolorystyka jest inna, ale ta jodła kaukaska jest hodowana w Europie od 200 lat. I jak są jakieś bajki, no, bo niemieckie baśnie i tam są obrazki drzewka takiego idealnej choinki, no to jest głównie właśnie jodła kaukaska. Ale przy jodle kaukaskiej, no ona nawet jak, czy generalnie jodła, jak te jełki podsychają, no to one zasychają na drzewku. W przypadku świerka spadają, czyli świerk srebrny dłużej utrzyma, świerk zwyczajny najkrócej. Też jeszcze mamy właśnie jeszcze sosnę, no bo na Opolszczyźnie nie ma takiej tradycji, żeby choinką była sosna, ale gdzieś tam w centralnej Polsce sosny królują i ludzie się dziwią, jak świerk może być choinką. A w przypadku sosny mamy nie tylko sosnę naszą pospolitą, ale też chociażby sosnę czarną, ona jest też troszeczkę bardziej gęsta. No tutaj no, trzeba być już zdecydowanym na sosnę i już można przebierać sosna czarna lub jeszcze jakieś inne sosny. No tak, ale mówi pan, że jak mamy się zorientować, że to drzewko było przycięte 2 czy 3 dni temu, a 3 tygodnie temu? Są jakieś takie znaki charakterystyczne, na co rzeczywiście powinniśmy zwrócić uwagę? I oraz czy to drzewko jest zdrowe, czy też ewentualnie chore?
Jeżeli chodzi o kolor igieł, to tak, możemy ocenić tak tylko wizualnie, że nam się wydaje, że wszystko jest z tym drzewkiem ok, ale trzeba zaufać sprzedawcy. No i właśnie to zaufane źródło, czyli to lokalne źródło będzie najlepsze, bo nawet jak idziemy do takiego lokalnego rolnika, co ma jakąś plantację, no wspieramy też taką gałąź tutaj rolniczą, taką branżę, która w ten sposób zarabia i te podatki też zostają w tym miejscu, więc to jest super. Czyli u leśników na pewno są świeże, u plantatorów też będą świeże i to jest najważniejsze, bo następne kroki, no to możemy właśnie gatunkami, jak długo to drzewko będzie stało, jak ma być duże. No to są chyba te najważniejsze rzeczy, nad którymi możemy się zastanowić przy drzewku, ale już później jakie ono ma być, czy krzywe, czy proste, bo po prostu na przykład jest jedna rewelacyjna, była jakaś sytuacja, tak wygięte drzewo, no i panu gdzieś spod kaloryfera, czy spod fotela to mogłoby wystawać i nikt inny tego drzewka by nie kupił, a jemu idealnie pasowało i było najpiękniejsze. Proszę pana, mówił pan o wodzie. Mówi się, że nie podlewamy drzewka, które jest ścięte. Jakie są jeszcze metody na to, żeby to podlewamy. Drzewko... No a bardzo często spotykam się z tym, żeby nie podlewać, że jak już drzewko jest ścięte, to nie podlewamy, bo ono daje jednak własne soki. No i te soki zaraz się skończą. Jeżeli dotransportujemy do domu, gdzie nagle jest 20-22 stopnie, drzewo nie wyżył, utraciło korzenie. Naturalny turgor, wszystko się uruchamia. No i dzięki temu, że dostarczymy wody, przedłużamy żywotność drzewka, więc ta woda jest w tym momencie bardzo ważna. Czyli jeśli dzisiaj ktoś w środę, tak jak my jesteśmy rano, jednak zakupił choinkę, to jak ją stawia na balkon, bo żeby do Wigilii, bo ma taką tradycję, że w Wigilię dopiero ją ubiera, to powinien ją postawić do gara z wodą? Jeżeli chce zaraz po świętach ją już wynieść przed boks śmietnikowy lub inaczej już ją zagospodarować i tylko 3 dni ma stać, no to nie ma problemu. Jeżeli to drzewko ma postać te 2 tygodnie, pocieszyć nas właśnie tym aromatem, bo nie powiedzieliśmy o zapachu. To jest też bardzo ważne. Sosna, świerk pięknie, żywicznie pachnie, natomiast jodła najdłużej stoi, ale już tak pięknie nie pachnie. A jeszcze jest taki gatunek jak daglezja, rzadko, ale ona tak chce pięknie cytrusem, taki piękny zapach cytrusowy po domu się roznosi, więc no właśnie tutaj zapachem się można kierować, tutaj długością, pokrojem. Jest taka ilość gatunków, odmian, że można zwariować, ale myślę, że trzeba ograniczyć jednak, dać sobie 10 minut na wybór drzewka i nie przesadzać, bo często jest tak, że jak ktoś idzie i szuka, to wraca zazwyczaj do tej pierwszej, drugiej sztuki. Proszę pana, i na koniec zapytam, czyli wiemy, że woda na pewno, ale czy my tę choinkę powinniśmy podlewać, psikać na nią, bo są różne metody, bo żeby ona miała ładniejszy kolor, tak jak na kwiatki, prawda, się specjalnie daje płyn, żeby one pięknie nam, że tak powiem, świeciły te liście, to jakie są jeszcze te metody zabezpieczenia naszego drzewka? Ja myślę, że zabezpieczanie, psikanie to byłaby lekka przesada, ale zabezpieczanie dla alergików też jest, że pomimo tego, że deszcz pada na drzewka, można je dokładniej wymyć. I zdarza się tak, że chociażby dzieci mają uczulenia, jakieś alergie na te drzewka. U mnie, na moim przykładzie, na przykładzie moich dzieci, zaskutkowało to po prostu dokładne wymycie drzewka, wypłukanie go i faktycznie gdzieś... czy grzybów, czy innych rzeczy, które uczulały, było mniej. Ale jeszcze na koniec bardzo ważne jest też to, żebyśmy się nie bali drzewka ciętego. Drzewko cięte jest w 100% ekologiczne, biodegradowalne, a w przypadku choinek doniczkowych możemy nabić się w choinkę, więc trzeba uważać. To znaczy? Więc chodzi o to, że bardzo często jest trend taki, że jesteśmy bardziej ekologiczni, wybieramy choinkę doniczkową. Tylko, że to drzewko jest wykopywane przed samymi świętami, a czasami w taki barbarzyński sposób, mała bryłka korzeniowa, a drzewko ma 2 metry, doniczka malutka, a właściwie system korzeniowy powinien być tej wielkości, co to u góry, więc po świętach jest mała szansa na to, że to drzewko nam się przyjmie, tylko nie ma się też co tak martwić, jeżeli jest zaufany dostawca choinek doniczkowych i hodował od sadzonki, to drzewko w doniczce, no to jest już tutaj spora szansa, że bez problemu się te gatunki przyjmą, ale zasada będzie taka, im mniejsze drzewko w doniczce, tym większa szansa na to, że się przyjmie. Myślę, że 2-metrowa jodła w doniczce raczej nie ma szans na to, żeby się przyjęła. Nawet jeżeli się przyjmie, to po 2-3 latach będzie zamierać, no i szkoda. I niekoniecznie musimy sadzić iglaki w naszych ogródkach. Jeżeli chcemy coś zrobić dobrego dla bioróżnorodności,
to postawiłbym bardziej na nasze rodzime krzewy, więc krzewmy krzewy, niekoniecznie iglaki w naszych ogródkach. To na koniec chciałem tylko pana zapytać, ile w Opolu rocznie właśnie sprzedaje się na święta choinek, kupuje, dostaje tych choinek? Czy można szacować przez lata, że mniej więcej to jest taka, a nie inna liczba? Jedyną liczbę, jaką znam w dużym zaokrągleniu, dotyczy całego kraju. Szacuje się, że to jest 5-6 milionów drzewek w całym kraju. Corocznie, czyli ta produkcja jest, więc nie martwmy się, nie bójmy się choinki ciętej czy tej doniczkowej, tylko kupujmy te drzewka z głową. No to zdrowych, spokojnych, wesołych świąt też i życzymy naszym opolskim leśnikom. Dziękujemy bardzo, życzymy również zdrowych, smacznych i lekko strawnych świąt, a po tych świętach, po tym jedzeniu świątecznym zapraszamy na spacer do lasu, który na pewno pomoże trochę zrzucić czy spalić kalorii po tych świątecznych pysznościach. A my cieszmy się zatem teraz tymi choinkami, które już wybraliśmy, a jeżeli jeszcze ich tego nie zrobiliśmy, to pamiętajmy, że zawsze leśnicy są w stanie Państwu wytłumaczyć, czemu to są takie, a nie inne piękności, które warto mieć w swoim domu na święta.